Hrabia strzela drugi. Panowie, proszę na miejsca. Czy panom znane są warunki, na których odbędzie się walka? Tak. Tak. Jak skończysz przyglądać się tej panience, zamów dla mnie szklaneczkę orszady. Najchętniej wpakowałabym cię na okręt mojego męża z zakazem opuszczania go w portach. Pan admirał byłby zadowolony. Mógłbym skracać mu czas podróży morskich interesującymi opowieściami.
Jesteś wielkim gałganem, Wenzel. Czy z kolacją zaczekać? Zjem w klubie. Musimy jednak zachowywać pozory. Robert, orszady dla hrabiny Karolat. Ależ miał rację, Paul, nowa twarz wyjątkowo piękna. Ja też jej się przyglądałem. Wygląda na cudzoziemkę. To by tłumaczyło wszystko, może to alzatki. Nie, alzatki są ciemne. Może Dunka. Jest piękna i ani słowa więcej. Musimy działać szybko, dopóki jest w Berlinie. Jak to musimy? Gdziekolwiek mieszka, pojadę za nią. Ona jest moja. Wenzel. A może ona będzie moja? Jaki termin? Miesiąc. Zgoda. O co zakład? O twojego najlepszego konia, Helda. Ale ty stawiasz swojego Fingala. Zakład stoi. Zakład będzie potrójny, panowie. Stawiam swoją czwórkę cugantów, że piękną jasnowłosą ja zdobędę. Nie bądź taki pewny, jeszcze jestem ja, Peter von Eckart. A na dobry początek ja stawiam szampana. I to dzisiaj powiedziałem Aurorze, że będę z wami na kolacji w klubie. O biedna Auroro, gdybyś ty widziała ten klub! Wenn der Mädel einen Herrn hat, den sie liebt und den sie gern hat, fragt sie nicht was, wo und wann, wenn er nur gut küssen kann. Co dobrego dla nas macie, Karolu? Ale speszte się jak Brandenburger Spitze. Eisbein mit Erbsen und Merkel. Dla mnie Eisbein. Dla mnie też. I dla mnie. Cztery razy Eisbein plus piwo. Co hot? O, Baron Wertheim. Założę się, że jest już wstawiony. Nie zakładaj się zbyt często i pamiętaj o szampanie. Przecież to Peter miał postawić szampan. Zgoda. Najpierw postawi nam Peter, a potem postawią nam artystki. Jak to? Co nam postawią artystki? Ach, artystki! Karolu, zaproś do nas tancerki. I zapamiętaj wreszcie, że ja piwa nie piję. Pięć butelek szampana. Nikomu nie. Trwała ta kolacja z przyjaciółmi. Znasz ich przecież, Paul i Herbert nie przestaną mówić, dopóki nie powiedzą wszystkiego o wszystkich znajomych, którzy byli w operze. O znajomych? Znacie już jej nazwisko? Czyje, kochanie? No, tej dzierlatki w opalach na szyi.
Musi zupełnie nie mieć biustu, skoro miała taki mały dekolt. Pod tym względem nie masz konkurentki w całym Berlinie. Jesteś niezwykle łaskaw. A poza Berlinem? Ta panienka wyglądała na cudzoziemkę. Pauli Herbert też tak uważają. Mam cię, rozmawialiście jednak o nim. Paul i Herbert, owszem, rozmawiali, ale ja nie. Jak ty okropnie kłamiesz, kto cię tego nauczył? Oczywiście kobiety zepsuły cię do szpiku kości. Jesteś pod chorem. Ubóstwiam cię taką, Auroro. A ja cię nienawidzę. Twoje zdrowie. Prozit? Nienawidzę i zrywam z tobą. Wyjeżdżam sama do Copot. Nie chcę być jedną z wielu i nie będę. I nie będziesz. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Doprawdy? Będę zwariowałeś! Jesteś cudowny, nie oddam cię żadnej. Będziesz mój, tylko mój. Pojedziemy razem do Copot? Hmm? Tak, kochanie. Ola, uciekaj, malutka. No, proszę mnie puścić. Tak śpieszysz, nie uciekę. To pan sobie wyobraża, proszę mnie puścić. Poczekaj, malutka, troszeczkę. Czekaj. Proszę mnie puścić. Poczekaj, nie uciekniesz mi. Baron Wertheim? Proszę mnie uwolnić od towarzystwa swego znajomego i odprowadzić do domu, jeżeli jesteś pan człowiekiem honoru. Jestem do dyspozycji. Hola, Wenzel! To ja upolowałem tę sarenkę. Nie wtrącaj się. Chyba, że pomożesz mi obłaskawić i podzielimy się łupem. Jesteś pijany, Wertheim. Czy nie widzisz, że to dama? Dama? W nocy? Ta dama pozostanie pod moją opieką. A teraz marsz do domu, bo zapomnę, żeśmy pruską szlachtą. My? Przecież pan nie jest prusakiem. Powtórz to, błaźnie. Proszę, powtórzę. Nie jesteś prusakiem. Nie ja pierwszy ci to mówię. I nie pierwszy odpowiesz za tę obelgę. Proszę, odezwała się słowiańska krew. Chcesz się bić po polsku? Na szable? To ustalą sekundanci. Żegnam. Błagamy się. Może pani daruje zwłokę. Służę. O tej porze nie dostaniemy dorożki, madam. Czy mogę wiedzieć... Gdzie mieszkam? Jeżeli się pan boi trudzić, pójdę sama. Zresztą jestem już prawie na miejscu. Chciałem tylko sprowadzić powóz dla pani wygody, bo jeśli chodzi o mnie, mogę pójść z panią nawet na koniec Berlina. Wystarczy na następną ulicę. Na następną ulicę? Tam nie ma żadnego hotelu. Nie widzę związku. Pani przecież nie mieszka w Berlinie. Skąd ta pewność? Bo już wcześniej miałbym przyjemność oglądania pani na jakiejś premierze. A jeśli ja nie chodzę do opery? A, w takim razie nie myliłem się. Pani jest cudzoziemką. Najzupełniej. Francuską? Nie. Dunką? Trudno będzie zgadnąć. Jestem z Republiki San Marino. I wcale się tego nie wstydzę. Nie rozumiem. Chciałam tylko powiedzieć, że nie obraziłabym się, gdyby ktoś wypomniał mi moje pochodzenie. A pan wstydzi się swojego, o ile dobrze zrozumiałam, polskiego. Ze strony matki. Mój ojciec popełnił tę niestosowność i ożenił się z Polką. Pan nie lubi Polaków? Jestem Niemcem, proszę pani. Z Polakami nie miałem, nie będę miał żadnych stosunków. Nawet z rodziną swojej matki? Czyżby panią to interesowało? Słyszałam w San Marino podobną historię z tym, że tam rodzina wstydziła się swego zięcia, Niemca. Nas nie można się wstydzić, madam. Jesteśmy pierwszym narodem w Europie. We własnym mniemaniu. Mógłbym przekonać panią, jak bardzo się myli. Ale ja się śpieszę. Niosę z apteki lekarstwo. Czy chorym jest może ten starszy pan, z którym była pani w operze? To ojciec pani? Przyjrzał się nam pan dobrze. Nie, to nie ojciec. Dziękuję panu za pomoc i żegnam. O nie, madam, tak nie możemy się pożegnać. Kiedy będziemy mogli spotkać się znowu? Nigdy. Musiałby pan być obywatelem San Marino, a nie prusakiem. A jednak chciałbym móc przekonać panią, że właśnie prusacy. Nie interesuje mnie to. Będę czekał jutro w południe przy Schloss Friedrichsfelde. Żegnam pana. A jednak mówię do zobaczenia. Będę czekał jutro. Jeśli nie przyjdziesz pani, potrafię cię odnaleźć. Jutro być może nie będzie mnie już w Berlinie. W takim razie pojadę za tobą, madam.
Nawet na koniec świata. Życzę przyjemnej podróży. Mamy dziś bardzo obfitą korespondencję. Pani hrabio, czy zajmiemy się nią od razu? Że też ludziom nigdy nie zabraknie konceptu i atramentu. A, daj spokój z tą literaturą, to może poczekać. Czy moja cioteczka Dora wróciła już z kościoła? Tak jest, jaśnie panie, już dość dawno. Pójdziesz więc najpierw do niej i powiesz, że zaraz będę u niej na śniadaniu. Potem każesz zaprzęgać, bo jestem w południe umówiony. Przygotujesz moje szable i wreszcie wyślesz kogoś zmyślnego na Amkanal 9. Chcę wiedzieć, kto mieszka w tym domu, jak nazywa się ta młoda dama, która wczoraj w nocy była po lekarstwo. Zrozumiałaś mnie? Zawsze rozumiem, jaśnie panie. To dobrze, Franz. Aha, i pamiętaj, że stróżowi trzeba dać kilka marek. Muszę wiedzieć jak najwięcej o tej młodej osobie. Tak jest, jaśnie panie. Czy mogę się jeszcze dowiedzieć, kiedy się będziemy pojedynkowali? Myślę, że jutro. Wertheim nie przysłał jeszcze sekundantów, a ja nie mam zamiaru na nich czekać. Mało czasu. Mamy przecież w południe spotkanie. Słuchaj, no Franz. Wszędzie mam zaszczyt występować razem z tobą. Stwierdziłeś przecież, że to my będziemy się pojedynkować, a w zeszłym tygodniu powiedziałeś, że nasz koń wygrał wyścigi. Pozwolisz jednak, że na spotkanie z damą pójdę sam. Dobrze? No, znikaj. Aha, i powiedz ciotce Dorze, żeby zrujnowała się na przyzwoitą kawę. Lury pić nie będę. Tak jest. Co ciocia tam haftuje? Stułę? Chyba nie chce mnie ciocia wykierować na księdza. Broń Boże, to na twój ślub. Oho, zbutwieje ta stuła do tego czasu. Każdy porządny człowiek powinien się ożenić. Mhm. A co cioteczka ciągle mi powtarza, że powinienem unikać kobiet pewnych poufałości, igraszek? No tak. Zapewne są to grzechy. Nie mogę się ożenić, bo wtedy musiałbym wchodzić z żoną do łóżka, a to niemoralne. Zresztą, jutro będę się pojedynkować. Jezusie, co miesiąc się bijesz i na pewno jakąś bezecnicę. Że też gromy niebieskie nie wybiją tych wywłok. Nie spalą gniazd rozpusty jak Sodomę i Gomorę. Zginiesz przez te ladacznice. Tym razem bije się o honor. Baron Wertheim śmiał wypomnieć mi moje polskie pochodzenie. Rozpłatam go jak szczupaka. Wiem, że cię to naraża na przykrości. Gdy twój ojciec nieboszczyk powziął ten szalony projekt ożenku z Polką, błagałam go na kolanach, nic nie pomogło. Teraz ty pokutujesz. Rozpłataj tego barona. Mówi ciocia serio? No tak. Powóz czeka, jaśnie panie. O Boże, to już? Nie, ciociu, dopiero jutro. Teraz jadę na ważne spotkanie. Przyszła. Co masz na myśli? Długo czekasz? No, przyjechałem się trochę przewietrzyć. Co ty powiesz przed jutrzejszym pojedynkiem? Już wiesz? Pół Berlina wie. Błazen Wertheim jeszcze nie przysłał sekundantów, a już rozpowiada. Powiedz, o co będziecie się bić? Mów, o kogo chodzi. Tajemnica. O Lidię, co? Wolę pojedynkować się z nią niż o nią. O Annę Marię. Dajże spokój, przecież to prawie dziecko. Ale za to doświadczone. Do diabła, Wenzel, powiedz, kto to jest. Nie każ mi wymieniać połowy kalendarza. O kogo chodzi? O hrabinę Aurorę? O kogo do licha? Bardzo cię zmartwię. Twoje
twoje konie są zagrożone. Mówisz poważnie? Chodzi o nieznajomą z opery? O nieznajomą Petera, Paula i twoją, bo ja znam już tę damę. Himmelkreutz, jak ty to robisz? Sam już nie wiem. Kto ona? Cudzoziemka, jak się nazywa? Nie licz na to, że ułatwię ci wygranie zakładu. Ta dama naprawdę mi się podoba. Romans z nią byłby czymś niezwykłym. Gdybyś zajrzał jej w oczy, z bliska, ciarki by cię przeszły. Himmelkreutz, przestań! Lepiej powiedz, co ma z nią wspólnego ten opilec Wertheim. Ale będziesz moim sekundantem? Oczywiście, jak zawsze. Siadaj. Jaką broń wybierasz, szpady? Tym razem szable. To polska broń. I właśnie dlatego. Ale! Zrobisz ciebie polski bigos! Nie zdążysz go zjeść! Zobaczymy! Wisz testament! Pierwsza krew! I druga! Halt! Wenzel! Herr Baron? Chodź, Wenzel. Jak? Będziesz sama? Doktorze, co pan na to? Jedźcie za mną. Dobrze, jedziemy. W naszym zakładzie, Herbercie, może być tylko jeden zwycięzca. I obawiam się, że zostanie nim Wenzel. Rozmawiał już z panną i właśnie pojedynkował się. Niósł swój pruski honor? Nie, to przy okazji. Gdyby rzeczywiście był opanowany przez furor Teutonicus, pociąłby Wertheima na plasterki. Sądzisz, że tak bardzo jest zainteresowany damą z opery? Ja również. Mój człowiek szuka jej po całym Berlinie. A mój... Co, znalazł? Jeszcze nie, ale znajdzie. Co ty wyprawiasz? Mało brakowało, a byłbyś... Ach, nawet nie chcę o tym myśleć. Leż spokojnie, zaraz wrócę. O. I co, Franz? Jakie nowiny? Nie najlepsze, panie hrabio. No to znaczy, że stróż dostał za mało, albo posłałeś tam ofermę. To jest dla nas zbyt poważna sprawa, aha, panie hrabio. Sam poszedłem. No i co, nie mogłeś mu rozwiązać języka? Nie mogłem, ale mu się rozwiązał, jak powiedziałem, że jestem z kryminalpolicji. Co? Aha, to dobrze, Franz. I co dalej? Dalej to już niewiele, panie hrabio. Ta sień przechodzi na drugą ulicę. Stróż spał, a taka dama tam nie mieszka, więc nie mogła wychodzić po lekarstwo. Ośmielam się powiedzieć panu hrabiemu, że w Schwarzwaldzie mam przyjaciela w policji. Jak kogoś szuka, to bierze psa. Dosyć, Franz, nie interesuje mnie to. Ojej. Stróż spał! To ma być nasz sławny niemiecki porządek. Właśnie. Milcz, ośle. Panie hrabio. Co tam trzymasz? Pakuj walizy! Jaśnie pan wyjeżdża? Wyjeżdżamy, Franz. Wyjeżdżamy. Dokąd? Dokąd, jeśli wolno spytać, bo muszę spakować odpowiednie rzeczy. Do Sopot? Do Aurory. Będziemy wypoczywać. Czego sterczysz? Jaśnie pan, pozwolę sobie zauważyć, powiedział będziemy. Mhm. Czy to znaczy, że ja również będę wypoczywał? Tak, błaźnie. Ach, Zosiu, co ty wyprawiasz? Przepraszam państwa. Drobiazg. Strasznie tu tłoczno, Aurora. Nie mogłaś wybrać innego miejsca na nasze spotkanie? Ostende chociażby. Sopot jest stworzony dla zakochanych, a zakochani widzą tylko siebie. Nieprawdaż? Prawda. Powinieneś brać przykład ze swojego Franca. Nie widzi nikogo poza moją Gretchen. Doprawdy? Hrabia od pewnego czasu wprawia mnie w niepokój. Nie taki on wesoły jak kiedyś. Zamyśla się.
A jak się człowiek zamyśla, to znaczy, że go coś gniecie. Pewnie pana hrabiego brzuch boli. Ziół mu trzeba naparzyć. Też Gretchen doradziła hrabiemu Węclowi, coś innego dolega. Ja pannie zdradzę sekret hrabiego. On kogoś szuka. Spójrz, kochanie. Widziałeś kiedy w Ostendzie tak spokojne morze? Taki kolor. Sopot jest wspaniały. Dla nas wprost wymarzony, nieprawdaż? I przepraszam. Do Habeblick? Sie wünschen... Ich bitte um Entschuldigung. Miałem znajomego w Cuxhaven. Prowadził restaurację tuż nad samym morzem. I wie pan na Grecie, co on mi powiedział? Co on panu powiedział, panie Franz? Psst, zum Teufel. Przynieś mi kropli żołądkowych. Co? Natychmiast. Co mam przynieść, panie hrabio? Kropli na żołądek. Aha. Na żołądek? Mam atak! O! A. Panie hrabino, mamy atak! Co pan wyprawia, hrabio? Pan hrabia ma atak żołądka. Atak żołądka. Ale Franz mówi, że to nie żołądek. Bo pan hrabia kogoś szuka. I że jak się szuka... Och, panie hrabio! Jestem. Kogo ja szukam, błaźnie? Co? O, drogi Franz, powiedzcie nam, kogo pan hrabia zgubił. Jest pewny, że odnajdzie? Gdzie? Proszę jaśnie pani. Proszę jaśnie pana. Tu, w Sopot! Ojej, krople. Szybko. Raz. Może wyzwać lekarza, jaśnie pani hrabino. O, hrabia wygląda, jakby umierał. Aha. Lekarz jest w hotelu. Idę. Lecę. Nie. Zaniosę pana hrabiego. W tak ciężkich przypadkach jeden mój znajomy lekarz mówił, że... Nic, błaźnie. Pomóż mi tylko wstać. Co? Wstać. Aha. Oj. Ośmielam się poinformować jaśnie państwa, że dojeżdżamy do Berlina. Czy możemy z panną Gretchen być w czymś pomocni? Czy mamy zająć się bagażem? Moim bagażem zajmie się numerowy. Franz, bądźcie tak dobrzy i przywołajcie go w Berlinie, na peronie. Tak, tak, jaśnie pani. Tak. Co to ma znaczyć, Auroro? Spodziewasz się, że twój mąż będzie na dworcu? Skądże? Admirał Karolat nigdy tego nie robi. Po prostu każdy z nas pójdzie swoją drogą. Wybacz, nie rozumiem. Dziś nasze drogi się rozchodzą. Gretchen! Franz, proszę diabłów! Proszę. Bagaż spakowany? Tak. Co? Gepäckträger! Mimo wszystko ten tydzień był cudowny. Przyjdę do ciebie, gdy tylko admirał wyjdzie w morze. Daj spokój, Węcel. Z nami koniec. Auroro. Ela! Dzień dobry. Jest admirał. O, wiem o tym, ale dziękuję za troskę. Ale admirał jest na dworcu. To duży nietakt. Gdybym była mężczyzną, nigdy nie wychodziłabym po żonę na dworzec. Owszem, ale teraz trzeba coś zrobić. Gdzie on jest? Mogę się z nim pojedynkować. Nie życzę sobie żadnego skandalu. Zrozumiałeś, Węcel? Panie hrabio, proszę. Pardon.
Panie hrabio, proszę do wagonu. Panie Franc! Nie grzeczę, nic nie mój. Dziękuję wam, przyjaciele, za akcję na dworcu. Jeszcze chwila i wpadłem prosto w objęcia admirała. A czy zauważyłeś, jak miękko wpadła w nie Aurora? No cóż, kobiety. One mają, jak mówi mój... Kamerdyner Franz. Plenipotent Sperling. One mają swoje zdumiewające kaprysy. Wenzel, rozmawiasz z plenipotentem o kobietach? Było mnie dzisiaj prosić o pożyczkę. Na zaspokojenie kaprysów żony, jak powiada. A warta tego? Nie wiem, nie widziałem jej. Nie znasz żonki swego plenipotenta. To duży błąd. Drugi Wenzel. Tak? Herbert twierdzi, że przegrałeś zakład. Przegrałem? Tak. Chcesz powiedzieć, że odnalazłeś naszą damę z opery? Tak, widziałem ją. Gdzie? Wenzel była tam z jakąś starszą panią. Zawarłeś znajomość? Posłałem kwiaty. Przyjęła? No, odesłała. Więc czemu mówisz, że wygrałeś? Bo zwyciężę, jestem już w połowie drogi. A waszymi końmi najpewniej ja się zaopiekuję. Wolnego, Peter, powiedz, co jeszcze zdziałałeś. Najpierw powiem wam, co zdziałam. Otóż kupię majątek ziemski w Wielkim Księstwie Poznańskim i będę starał się o pannę jako jej sąsiad. Chcesz przez to powiedzieć, że ona jest Polką? Tak, mieszka w majątku Mariampol, nazywa się Chrząstowska. Tak, Chrząstowska. Verdammt! Zdaje się, że palnąłem wielkie głupstwo. Servus! Tom Sperling! Aber schnell! Pan hrabia? Co się stało? Gdzie listy, któreś dostał ode mnie dziś rano? W kancelarii, proszę. Moja żona, panie hrabio. Pani wybaczy tę niespodziewaną wizytę, ale zaszły pewne okoliczności. Pan hrabia chciałby przejrzeć listy, które dzisiaj przyniosłem. Bądź łaskawa, Lili. Dokładnie chodzi mi tylko o jeden, podpisany takim trudnym nazwiskiem. Jan Chrząstkowski. O, pani ma niezwykłe zdolności. Moja żona jest po prostu Polką, panie hrabio. Też? Nic mi pan nie mówił. Nie było okazji ani potrzeby. A poza tym... Tak, poza tym? Poza tym nie byłem pewny... Jak zostałoby to przyjęte przez pana hrabiego? Pan nie lubi Polek, hrabio? Dlaczego? To bezpodstawne przypuszczenie, zapewniam panią. Polki, które znam, są naprawdę piękne. Łącznie z panią. Bo innych nie ma. Zdaje mi się, że miałeś znaleźć list z Mariampola. Wydawało mi się, że to jest pilna sprawa. Nawet bardzo. Proszę przeczytać ten list. Proszę. Szanowny panie hrabio, w imieniu pani Tekli Ostrowskiej piszę do pana w następującej sprawie. Po zgonie hrabiego Ostrowskiego, męża pani Tekli, dla formalności prawno-spadkowych potrzebne są metryka, świadectwo ślubu i zgonu córki Tekli i Wacława Ostrowskich, hrabiny Jadwigi Kroy-Dülmen. Uprzejmie proszę o dostarczenie kopii tych dokumentów. Pozostaję z należytym szacunkiem, ufając, że nie odmówi pan tej prośbie. Jan Chrząstkowski, majątek Mariampol, Post Mikstadt, prowincja Posen. Hrabina Jadwiga Kroy-Dülmen. Czy przygotował pan już odpowiedź? Owszem. Nie odkładam niczego na następny dzień. Czy przeczytać? No tak. Szanowny panie, i tak dalej. Komunikuję, że brak czasu nie pozwala mi zająć się sprawą, o której pan pisze. Nie gromadzę dokumentów rodzinnych i nie mam ochoty w nich grzebać, pozostawiając to myszom i szczurom. Kreślę się z poważaniem. Czyś pan zwariował? Zastosowałem się do wskazówek pana hrabiego.
Pewne sformułowania pozwoliłem sobie nawet stonować. Pan hrabia życzył sobie wyraźnie, abym podkreślił, że nie chce mieć nic wspólnego z jego polską rodziną i przekreślił jego pochodzenie. Tak? Być może. Mam nadzieję, że listu pan jeszcze nie wysłał. Właśnie miałam iść na pocztę. Czy pan hrabia podyktuje nową odpowiedź? Nie, sam ją zawiozę. A pan wyszuka mi na jutro wszystkie potrzebne dokumenty, o które prosi w liście pan Chrząstkowski. Marianpol. Ładnie nas to witają. Ho, ho! Proszę zameldować mnie, pani Ostrowskiej. Ja się pani nie przyjmuję. Umiesz czytać? Mnie na pewno przyjmie. Stamtąd jaśnie pani nikogo nie przyjmie. Co to znaczy stamtąd? Z Niemiec. Tutaj też są Niemcy, nie wiesz o tym? Nie jaśnie panie. Tu jest Polska. Co tu się dzieje, Mateuszu? Przyjechałem z Berlina. Pragnę mówić z grafiną Ostrowską. Jestem jej wnukiem. Wenzel Kreudilmen. Jan Chrząstkowski. Dałem temu durniowi mój bilet wizytowy, ale chyba nie wiedział, co z nim zrobić. Widocznie europejskie obyczaje jeszcze tu nie dotarły. Zamiast nich mamy pruskie wojsko. Dla naszego bezpieczeństwa zapewne. Przywiozłem papiery, o które prosił pan w liście. Sądziłem, że są pilnie potrzebne. Zadał pan sobie wiele trudu, hrabio. Mam nadzieję, że dla swojego wnuka babcia Tekla zrobi wyjątek i zostanie pan przyjęty. Tymczasem pokażę panu pokój gościnny. Pozwoliłem sobie, według twego zezwolenia, babciu, przyprowadzić pana hrabiego. Witam, panie. I my witamy pana hrabio w tych progach. Panna Jadwiga Chrząstkowska, siostra Jana. Podpora mojej starości, której nie mam od swojej rodziny. Więc przywiózł pan osobiście potrzebne nam dokumenty? To bardzo uprzejmie, hrabio, z pańskiej strony. Przyjechałbym wcześniej, ale nie powiadomiono mnie o śmierci mojego dziadka. Pana ojciec również nie powiadomił nas o śmierci naszej córki, a pańskiej matki. A kiedy jeszcze żyła, nie pozwolił jej przyjeżdżać do Marianpola, nawet na święta.
Chociaż przyrzekał to uroczyście. Nie dotrzymał żadnej ze swoich obietnic. Trudno mi odpowiadać za postępki ojca. Byłem wtedy dzieckiem. Ale kiedy dorosłeś, nie odezwałeś się, hrabio, do nas. Pół życia cierpiałam za to, że wydałam córkę za Croy Dillmana. Że zgodziłam się na ten mezalians. Mezalians? Pani wybaczy, ale mam zupełnie inne pojęcie o mezaliansach. A ja tak rozumiem te sprawy. Polki nie powinny wychodzić za zaborców. A zwłaszcza za bulgoczących piwem barbarzyńców. Jestem Niemcem, proszę pani. Ale nie przyjechałem tutaj jako wróg. Chciałem poznać kraj mojej matki. Sądziłem, że znajdę tu rodzinę. Jeśli się pomyliłem, proszę mi wybaczyć. I pozwolić się pożegnać. Niech pan spojrzy, hrabio, na szyby. Leje jak z cebra. Może jednak zgodzi się pan przenocować. Nie obawia się pan czynić takiej propozycji Niemcowi? Pod dachem grafiny Ostrowskiej? Znam ją dobrze. Jutro dostałbym burę, gdybym wypuścił pana w taką ulewę. Jest pan w końcu jej wnukiem, niezwyczajnym Niemcem. W Berlinie doznawałem kilkakroć przykrości z tego powodu. Stawałem do pojedynków. Tutaj nie grozi to panu. Mam nadzieję. Zwłaszcza, że jutro wyjeżdżam. Proszę jednak przekazać grafini, że ja piwa nie piję. Gute Nacht. Dobranoc. Jaśnie, pan zbudził się późno, więc przespał śniadanie, a były takie frygasy. I ty tapety zasnę, jakbyś w Berlinie nic nie jadł. Głodzę ci, czy co? Ale skąd, panie hrabio, jem dobrze. Ale oni tu mają wszystko świeże i własne. Jajeczka, bułeczki, szyneczki, półgęski, ciasta. A śmietana tak ubita, że palec, że łyżka w niej stoi. Ciepłe rogaliki z powidłami. I ty to wszystko zeżarłeś? Wszystko. Wystarczy. A teraz już myślę, co będzie na obiad. A potem na kolację. Kolację zjemy w Poznaniu albo w pociągu. A ja myślałem, że zostaniemy tu dłużej. A to niby z jakiego powodu? Przecież pan hrabia dobrze wie. Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Zamilcz, ośle. Jakie znowu znaleźliśmy? Znalazłem, gamoniu. Właśnie, bo kto szuka, ten znajduje. I jeden stary kawaler. No? Panie hrabio. Stary jeden kawaler? Jeden stary kawaler, to nawet... No to co? Dzień dobry. Coś takiego. No i co? Szyneczki, półgęski, rogaliczki? Tu widocznie tylko służbę dobrze karmią. A może myślą, że pan hrabia jest Anglikiem? Ja znałem jednego Anglika. Może byłoby lepiej, gdyby tak myśleli. Franz! Powinienem tu chyba przysłać mojego zarządcę. Niejednego mógłby się nauczyć. A mówi się, że polskie majątki są w złym stanie. Bo nie umiemy dobrze gospodarzyć. Gdyby tak było, już dawno zjadłaby nas niemiecka komisja kolonizacyjna. A cóż to za diabeł ta komisja? Nie wie pan? Trudno mi będzie powiedzieć o niej tak, żeby pana nie urazić. Niech pan mówi śmiało. Co to za komisja? Wykupuje ziemię z polskich rąk. Chcą także licytować Głębockiego, gdyby nie to, może i zaręczyn Jadzi by nie było. Jak mam to rozumieć? Jadzia chce swoim posagiem ratować Głębockiego, a przynajmniej strugę, żeby nie poszła w pruskie ręce. O, a ja myślałem, że polskie kobiety wychodzą za mąż tylko z miłości. Z obowiązku również.
My tu cały czas toczymy walkę. Polskie kobiety też. I dlatego babcia Tekla... Proszę wybaczyć, panie hrabio. Nie może odżałować, że pozwoliła córce wyjść za Niemca i że jej wnuk... Proszę dokończyć. Zależy mi na tym. I że jej wnuk nie jest Polakiem, ponieważ nie chce być Polakiem. Jakże Niemiec może zostać Polakiem? Pańska matka urodziła się tutaj, w Polsce. Wrócił pan do rodzinnego gniazda. Wspaniałe konie! Nie spodziewałem się, że tutaj takie zobaczę. Nie wiedział pan, że Polacy kochają się w koniach? Ani tego, ani wielu innych rzeczy. Musi mi pan na razie wiele wybaczyć. Piękny ogier. Jak się nazywa? Farys. Zapożyczyłem od Mickiewicza. Pożyczył pan? Co? Ja bym go na pańskim miejscu kupił. No zaraz, ile chce za niego ten Mickiewicz? Mickiewicz to nasz największy poeta. Napisał wiersz pod tytułem Farys. Wiersz? Poeta. Wie pan, bo ja myślałem, że to jest sąsiad pański. Błagam, tylko niech mnie pan nie zdradzi przed babką i panną Jadwigą. Nigdy w życiu bym tej gafy nie odrobił. Więc chce pan jechać sam? Tak, byłem u huzarowi, najlepiej duma się w siodle. A ja właśnie chcę podumać. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Chciałem pani tylko powiedzieć dzień dobry, a nie wypadało krzyczeć z tyłu. Osobliwa uprzejmość. Do widzenia. I jeszcze moment. Czy w San Marino zapominają o przyrzeczeniach? Przyrzeczeniach? Ja nic nie przyrzekałam, to pan składał jakieś obietnice. I dotrzymałem. Znalazłem panią. Widzę, że jest pan z tego dumny. Jestem. A raczej zasługuje pan na nagany. Czemu? Czyżby pan nie rozumiał? I grał jak komediant przed starą, dobrą kobietą dla jakiejś igraszki? Nie dla igraszki. Dla pani. I zrobię więcej, żeby zdobyć pani przychylność. Uśmiech. Pani przyjaźń. Proszę się nie rozpędzać. Nie jesteśmy w nocy na berlińskiej ulicy. No, jeżeli wtedy obraziłem panią, przepraszam. Zechce pan przyjąć do wiadomości, że jestem zaręczona. I uwolnić mnie od swego towarzystwa. I jeszcze jedno. Niech pan nie wyładowuje złości na Farysie. Zapożyczone, z Mickiewicza. Pan coś wie o Mickiewiczu? No, oczywiście. To wielki polski poeta. Kim pan naprawdę jest, hrabio? Pani przecież wie to najlepiej. Komediantem. I będę zaraz tutaj deklamował Farysa. W oryginale. Rzeczywiście. Komediant. Żegnam. Witam panią. Dzień dobry. Proszę. Guten Tag. Sie wünschen? Kaffee? Tak. Bitte sehr.
przyniosłam to, o co pan prosił. Zdziwiła mnie ta prośba, ale oczywiście... Chciałam tylko posłuchać, jak to brzmi poprawnie. Proszę przeczytać. Bitte schön. Jak łódź wesoła, gdy uciekłszy z ziemi, znowu po modrym zwija się krysztale i pierś morza objąwszy wiosły lubieżnymi, szyją ławę... Czym? Wiosły lubieżnymi. Mhm. Szyją łabędzią, buja ponad fale. Dosyć, dosyć. Długi ten wiersz? Ale bardzo ładny. Mhm. Kto pan o nim mówił, hrabio? Mhm. Dowiedziałem się o nim przypadkiem. Chciałem nawet nauczyć się na pamięć. Ale to beznadziejne. Dlaczego? Bo ja wiele zapomniałem. A język polski i literacki jest bardzo trudny. To zależy od nauczyciela. Albo nauczycielki. Tak, pani myśli? Nawet jestem pewna. Zajęłoby mi to zbyt wiele czasu. A osoba, dla której chciałem mówić tę poezję, już mnie nie interesuje. Szkoda. Ja jednak zrobiłabym jej na złość i spróbowała. Jestem gotowa panu pomóc. Naprawdę? Oczywiście. Możemy zacząć od zaraz. Mund, usta, usta. Mam powtórzyć? Pani hrabino, wędzel kłania się już trzeci raz. Nie zauważyłam. Pani pozwoli hrabino, że opuszczę ją na kilka minut. Proszę. Kiedy wróciłeś do Berlina? Niedawno. Właśnie mówiłem Paulowi, że odeślę mu wygranego konia. I tobie też, Herbercie. Bardzo słusznie. Nie miałeś od początku żadnych szans. Wenzel nie uznaje się za pokonanego. Po prostu wycofuje się z zakładu. Dlaczego? Bo... Przestał mnie interesować. Tak nagle? Chwileczkę. Wyjaśnisz wszystko przy kolacji. Wybaczcie, ale pójdę chyba do Aurory, bo zdaje się, że admirał wrócił na morze. A właśnie... Wypłynął w 3 dni po twoim tajemniczym zniknięciu. Nie wiadomo, czy Aurora cię przyjmie. Chcesz powiedzieć, że mi ją odbiłeś? Jestem na dobrej drodze. Ale ona nie ma dziś humoru, zauważ. Cały czas patrzy na scenę. Po prostu lubi Wagnera. Jest chyba zła na ciebie. Podziwiam cię, hrabio. Trzeba mieć odwagę zjawić się tutaj. Nie rozumiem, Auroro. Przecież twój mąż wypłynął. Oświadczyłam ci przecież, że nasze drogi się rozchodzą. Dlatego wyjechałem. Ale pojąłem wkrótce, że to decyzja ponad moje siły. I dlatego natychmiast po powrocie musiałem pójść do opery, żeby cię zobaczyć. Spragniony bowiem byłeś mojego widoku. Bardzo. I dlatego teraz jestem tutaj. A ty każesz mi siedzieć tak daleko od siebie. Wyjechałeś więc z rozpaczy. Cóż miałem robić? Ale chyba nie potrafię istnieć z dala od ciebie. Znaczy, że kochasz. Auroro. Czyżbyś wątpiła? Jeżeli kochasz, to widziano zapewne nie ciebie, ale twojego sobowtóra. Kiedy? Był podobny do mnie? 2 tygodnie temu. W podrzędnej restauracji. Z pewną młodą kobietą. Coś takiego? W podrzędnej restauracji? W której? Dobrze wiesz, w której, bo to byłeś ty. Ja? Kłamca, obłudnik, nikczemnik, łotr, zdrajca. Nic mają rozpustnik i gwałciciel. O, właśnie gwałciciel? Tak. Co to nie?
Odwołaj tę potwarz! A ty śmiesz jeszcze do mnie się odzywać? Co masz mi do powiedzenia? A to! Masz piękne nogi i różową pupcię. Świntuch. Świntuch? Świntuch, zgoda. Ale nie gwałciciel. Nie zdradzisz mnie już więcej, prawda? Ależ ja cię jeszcze nie zdradziłem, Auroro. Nawet mi to do głowy nie przyszło. Zanonsuj mnie hrabiemu Kroydilmen. Pan hrabia nie przyjmuje o tej porze. To nie twój kłopot. Puszczaj. Podaj kartę. Recepcyjne godziny jaśnie wielmożnego hrabiego trwają od 11 rano do 1 po południu. Oprócz tego można zgłaszać się do plenipotenta Gartenstrasse 29. Nie jestem interesantem. A pierwsza ledwie minęła. Ale my jesteśmy punktualni. Jest 6:01. Czekamy jutro od 11:00. Podaj jeszcze dziś kartę panu hrabiemu. Mieszkam w hotelu Berliner Hof i wieczorem będę czekał na niego. Jaśnie wielmożny pan hrabia nie składa mężczyznom żadnych wizyt w hotelach. Weź kartę, durnie, albo ukręcę ci łeb! Ależ to nerwus. Podaj kartę jeszcze dziś, bo wieczorem będę czekał w hotelu. A czekaj sobie. Pan hrabia ma wieczorem ciekawsze zajęcie. Jan Hron Cocicos. Noga. To jest noga. To jest noga? Nie. Noga jest odtąd dotąd. A to jest udo, hrabio? Udo. A, udo. To... Udo. To jest udo. Proszę się nie zapominać, hrabio. Jedziemy dalej. No właśnie chciałem. A to jest... Ten, no... To jest... Brzuszek. Bardzo dobrze. A teraz całe zdanie. To jest... Brzuszek. To jest bardzo ładny... Znakomicie. A mówiłeś, że się nie nauczysz. Że wszystko zapomniałeś. Ale ja miałem dostawać nagrody za postępy. Co godzinę, hrabio. Jeszcze 4 minuty. Proszę dalej. Stopa. Nie. Daskni. Kolano. A co my tu mamy? Nosek. Nie. To jest podobny do nosa? Proszę się zastanowić. No to może... Broda. Nie. Broda jest twarda. A to jest miękkie i sprężyste. Proszę sprawdzić. Wystarczy. Zgadza się. Łaskoczysz mnie.
Pan się zapomina, hrabio. Jeszcze 2 minuty. Ten zegar się spóźnia. Gdyby ktoś tutaj o mnie pytał, proszę powiedzieć, że jestem w restauracji. Ja, natürlich. Herr Czączowski. Chrząstkowski. Gut, Herr Czączowski. Jesteś wreszcie, trutniu. Zobacz, co mi tutaj podali. To jest zupa żółwiowa? Co? Waszemu kucharzowi się chyba żółw z kogutem pomylił. Ośmielam się powiedzieć, jaśnie, panie baronie. Milcz. Czy ty wiesz, gdzie ja ostatnio jadłem zupę z żółwia? Nie wiem, jaśnie, panie baronie. O. I nie będziesz wiedział. Daj kartę. Wybiorę coś innego. Przynieś mi na razie łososia. Tylko na jednej nodze. Służę panu baronowi. Najmocniej przepraszam, czy pan baron przypadkiem bawił tego roku w Mariampolu? W Mariampolu? Herr Żążowski. Och, co za niespodzianka. Tak, ja też się cieszę z tego spotkania. Siadaj, Franz. Tak. Siadaj, proszę. Tak. Czy pan baron pozwoli sobie towarzyszyć przy kolacji? Bardzo proszę. Nie służysz już u pana hrabiego? Wymówił ci? Nie, służę. Tylko dzisiaj mam wolny wieczór i właśnie... Przyszedłeś sobie na kolację. To taka moja słabostka. Uchodzę tutaj za barona. I zachowujesz się jak baron. Naprawdę? O! Włóż monok. Dziękuję. Szanowny pan nie zdradzi mnie przed hrabią. Czekałem do tej pory, ale pan hrabia nie przyszedł. Nic dziwnego. A może nie zechce? Szanowny panie, w czasie powrotnej drogi pan hrabia wspominał nasz pobyt w Mariampolu. A może w Berlinie zapomniał? Nie macie nic przyzwoitego do jedzenia. Ośmielam się mieć inne zdanie, jaśnie panie baronie. Szaszłyk z baraniny jest bardzo dobry. No nie. Chętnie spróbuję. Tak? Tak. Tak. Przynieś, trutniu, 2 porcje. I butelkę reńskiego. Tak jest. Berlińskie restauracje nie są najlepsze. A po tym, co jadłem w Mariampolu, wydają mi się jeszcze gorsze. Ech, dużo bym dał, żeby jeszcze raz zjeść kawałek białej polskiej kiełbasy. Ale jaśnie wielmożny pan hrabia w ogóle nie wspominał o wyjeździe. Zapomniał o Mariampolu. Pozwolę sobie zauważyć, szanowny panie, że chyba nie. Pan hrabia zachowuje się tak, jakby chciał zapomnieć. A to mi się zgadza z tym, co czytałem u jednego filozofa o życiu... Zaczekaj, Franz. Powiedziałeś, że pan hrabia zachowuje się tak, jakby chciał zapomnieć. Tak, pan hrabia był zawsze taki wesoły, bawił się. Jednak nigdy nie szalał tak jak teraz. Na pewno dziś wieczorem będzie znowu w tamburynie. Rita, tylko ten do dna. Czy ty się nie pomyliłeś, Franz? Pan hrabia na pewno jest tutaj? Ja się nie mylę, proszę pana. Dziewczyny! Helga, Helga!
ciebie przepraszam. Wreszcie. Jeżeli pana hrabiego nie ma tutaj, to znaczy, że jest tam. Proszę za mną. We właściwym kierunku, szanowny panie. Tylko proszę niczemu się nie dziwić i nic nie mówić. Und die kleinen Kinderlein, 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 tanzen alle ringelrein, la 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 la. Auf der grünen Wiese. Nie ma przejścia, tylko dla personelu za przewózką. Ob ich ihn wohl liebe, ja hab ich gesagt. Piwko też lubię. Łaskaczesz mnie! No nie łaska! Guten Abend. Jeszcze jedna? Już za chwileczkę. Ty też chcesz przepustkę, błaźnie? Prowadź pana barona do hrabiego Kroydilmena. Tu nie ma takiego. Tu są tylko artystki i artyści. No to prowadź pana barona do artystek. Ja dalej nie pójdę. I proszę nie mówić panu hrabiemu, że ja pana tutaj... Ale jak ty nie, Jasiu, odnalazłeś w tamburynie, co? Tajemnica, Maciu, tajemnica. Die Berliner Limousine, Limousine aus Berlin. Da ist der Kerl. Obiecałem, że ukręcę ci łeb. Trudniu. I zrobię to. Zrobię to, kiedy będę wychodził. Jan? Zrób to zaraz. Ja ci pomogę. Aber Graf, Herr Fluch, lassen Sie mich in Ruhe. Oh mein Gott. Złapiemy go sobie później. Chodź. Spać mi się chce. Spać? Późno. Pójdziesz spać rano. Chodź, napijemy się wina. Jeszcze wina? Mleka. Masz mleko? Mleko? No. Chyba nie ma u mnie tego trunku. Ale poszukam ci czegoś w mojej apteczce. Die Berliner liebt Musik. Die Musik aus Berlin. Wypijemy? Za Marianpol. Babka zdrowa? Najzdrowsza. A panna Jadwiga? Termin ślubu naznaczony? Na Boże Narodzenie. Może na Wielkanoc? Trudno powiedzieć. Ja mojej siostry nie rozumiem, ale skoro Głębocki zgadza się na odraczanie terminu ślubu, nie wtrącam się. Najpóźniej jednak na zielone święta się pobiorą. No to klanka zapadła. Zresztą i tak. Nie miałem szans. Co mówisz, Waciu? Nie słyszę. Mówię, że kocham twoją siostrę. Teraz słyszysz? Ty? Jadwinie? A toś mi brat. Waciu, szwagrze kochany. Między ustami a brzegiem pucharu, jak mówią, wiele się może jeszcze zdarzyć, kto wie. A jednak Jadwinia nie wyjdzie za ciebie. Kochana rzeczonego. Mówiłem ci, nie wyjdzie, boś prusak. Jednak szkoda, Jadwisiu, że nie zadbałam o twoją edukację muzyczną. Gdybyś ukończyła konserwatorium, to ho, ho. Musiałabym wyjechać do Lipska albo do Berlina. A to nie byłoby ani mnie, ani babci miły. Masz rację, dziecko. Twój brat pojechał na 2 dni do Berlina, a nie ma go prawie tydzień.
Czy konie poszły dziś na stację kolejową? Tak. Sam je wyekspediowałem, wyręczając pannę Jadwigę. To teraz zagraj pan z nią w domino. Bo pewnie już słowa od ciebie nie usłyszymy. Cóż to za kawaler, co ani pannie żartu nie powie, ani figlem nie rozweseli. Przyjechał! Nareszcie. Zaraz się dowiemy, co tak długo robił u Prusaków. Mateuszu, niech już nakrywają do podwieczorku. Tak jest, jaśnie pani. Gdzieżeś się biesił? W tydzień można zajechać do Chin i z powrotem. Tyle dni załatwiałeś sprawy bankowe? Niezupełnie. Złożyłem wizytę hrabiemu Kroydilmenowi. Po co? Przecież napisał do nas tylko raz i milczy, a ty mu się narzucałeś. Ależ nie, babciu, bardzo się ucieszył, kiedy mnie zobaczył i chciał zatrzymać na dłużej. No, alem się bał zostać, żeby bury nie oberwać. I słusznie. Zdrowyś, hrabia? Najzupełniej. I całuję babci ręce, a tobie, Jadziu, przesyła ukłony. To czemu do nas więcej nie napisał? Bo chyba przyjedzie, babciu. Chyba przyjedzie. Zaprosiłem go na kulik w Zapusty. Naprawdę, hrabio, nigdy nie bawił się pan tak świetnie? Nawet w Sopocie? Kiedy, madame? W ubiegłym sezonie. Widziałam tam pana. Doprawdy? Żałuję, że już wtedy nie miał okazji być pani przedstawionym. Nie miał pan czasu na nowe znajomości. Był pan zajęty pewną młodą panią. A, hrabiną Aurorą Karolat. To moja kuzynka ze strony ojca. Rodzina dała mi ją pod opiekę. No i mamy, Zosiu, parę do sani. Hrabia Kroydilmen pojedzie w saniach z panią Mielżyńską. Będą mogli się dalej śmiać. Cóż robią tam te piękne panny, madam? Dlaczego nie tańczą? Przygotowują karteczki z nazwiskami. Teraz będzie losowanie par do sań. To też tutejszy zwyczaj? Pozna ich pan więcej. A na razie świetnie pan tańczy. I świetnie kłamie. Kłamie? Pani Adanie? Zabrakło nam karteczek. O, brawo! Masz pan, hrabio, odpowiedź na wszystko. Rzeczy sami, dlaczego pańska kuzynka nie może być zamężna? To chyba nawet i lepiej. Pani Mierzyńska kokietuje hrabiego. Ja też byłam mężatką. Zatańczy pan ze mną poleczkę? Służę pani. Przepraszam. Będzie losowanie par do sań. Zrób coś, żebym teraz jechał z Jadwigą. Na litość, zrób coś. Zosieńko, chodź, Jadziu, chodź do poleczki. Jutrzenka błyska! Na wolę wiatrów puścił strusiej grzywy pióra! A nóg białych polotem błyskawice ciska! Pędź latawce białonogi! Góry z drogi! Lasy z drogi! O! O! O!
Wyjechałem z Mariampola z rozdartym sercem. W Berlinie usiłowałem zapomnieć. I nie udało się. I nie uda się już nigdy. Kocham panią. I kochać nie przestanę. Czy pani mi wierzy? Wierzę. Wierzę, że pan oszalał. Tak rozumiem to, co pan nazywa miłością. A szaleństwo szybko mija. Może to i szaleństwo, ale już na wieczność. Moje serce będzie zawsze biło dla pani. Albo bić przestanie. Nic mi pani nie odpowie? A jakiej odpowiedzi może się pan spodziewać od Polki? Narzeczonej innego. A poza wszystkim, pamiętam, co pan mówił tamtej nocy w Berlinie. Że dla swego pruskiego honoru gotów byłeś wytoczyć krew własną i cudzą. I jak wstydziłeś się polskiej, po matce. Zrozum mnie, pani, na miłość boską, zrozum. Matka mnie osierociła, gdy miałem 3 dni. Tylko od piastunki słyszałem polską mowę i wiele, na szczęście, zapamiętałem. Kazano mi ukrywać polskie pochodzenie jako plamę na tarczy herbowej. Dopiero kiedy przyjechałem do Mariampola, aby panią zobaczyć, zrozumiałem, że Polska to ojczyzna mojej matki. A czy moja również? To od pani zależy. Tylko zaklinam, nie oddawaj swej ręki dla ratowania ziemi. Bo wykupić ją można. Struga pana Głębockiego nie pójdzie w pruskie ręce. Przysięgam. I nie idź za niego, bo go nie kochasz. Mniej będę nieszczęśliwy, wielbiąc cię z daleka, gdy będę wiedział, że chociaż ty, pani, nie cierpisz. Dałam słowo panu Głębockiemu. Ale tego, coś mu pan powiedział, nie zapomnę nigdy. Nigdy. Jesteśmy posłowie z Cesią Żdżarską. Na wiosnę ślub. Chciałbym cię mieć za drużbę. Przyjedziesz? Przyjadę. Przyjadę na pewno. Czuję się w obowiązku poinformować pana, że panna Jadwiga Chrząstkowska jest zaręczona. I to właśnie ze mną. Jeżeli będę musiał, zabiję pana. Spokój, nic do niego nie mówić. Nie dotykać. A jedzenie? Przecież musi coś jeść. Nie musi. Tak zdrowy i dobrze odżywiony organizm może wytrzymać nawet tydzień bez... Tydzień? Tak, proszę pani. Jeden mój znajomy baron, jak popadł w kłopoty, to też zapadł w taki letarg.
letargus. I co się z nim stało? Cii. Doktor zabronił wszelkich odwiedzin. O, przepraszam, odwiedzin. Mogłoby się pogorszyć, a wtedy ja... Wielmożna pani, rozumiem. Rozumiem. Rozumiem, tak? Tak. I rzeczywiście pan hrabia nic nie słyszy i nie czuje? Nic. Z całą pewnością, proszę pani. I doktor też tak mówił. A gdyby potrzeba było czegoś, no jakaś pomoc, to niech pan zaraz da znać. A jak pan obudzi się z tego... letargu. Właśnie. To proszę powiedzieć, że tu byłam. I że czekam na dalsze lekcje. Polskiego. To Franz wie? Tak. Ja też się uczę tego języka. A, to doskonale. Żegnamy łaskawą panią. Jaśnie panie, jesteśmy bezpieczni. Nareszcie. Dziękuję, Franz. Kawa gotowa, jaśnie panie. Świeżo palona, świeżo zmielona, świeżo parzona. Nie będę pił. Jest znakomita. Pozwolę sobie zauważyć, jaśnie panie, że tak nie można. Od siedzenia i liczenia gawronów za oknem możemy popaść w melancholię. Jeden mój znajomy ornitolog też liczył. Milcz, nie liczę gawronów. To jeszcze gorzej. Powinienem panu hrabiemu naczyć plecy kwasem mrówkowym. Kwasem mrówkowym? Bo kwas mrówkowy wypędza z człowieka wapory. Tak samo nalewka z młodej pokrzywy. Ty, draniu, ty rzeczywiście napoiłbyś mnie tym świństwem. Wolę już lampkę mozelskiego wina. Świetna myśl, panie hrabio. Zaraz przyniosę. Zaczekaj, daj już tę kawę. To najlepszy wybór na melancholię, panie hrabio. W Marianpolu piliśmy kawę z bitą śmietaną. I to chrupiące rogaliki na śniadanie, pachnący miód, podwędzany serek. Wybaczy pan, panie hrabio, ale czułem się w Marianpolu, nie przymierzając jak... Lucullus. Kto to jest? Był. Aha! Co? Ja też się tam tak czułem. To dlaczego, pozwolę sobie zapytać, wyjechaliśmy tak prędko? Służba mówiła, że pan hrabia jest w Marianpolu jak u siebie, że grafina Ostrowska to jest pana... Skończ wreszcie z tym Marianpolem. Zabieraj się. Zum Teufel! Franz! Słucham, co podać? Nic, bałwanie, hrabina Aurora przyjechała. A! Nie ma mnie, nie wiesz, gdzie jestem, umarłem. Letarg! Aha. Nie, z Aurorą to nie przejdzie. Rusz głową! Szafa! Szafa! Znowu ta cholerna szafa. Powiadasz więc, że twojego pana nie ma w domu. Ośmielam się wyznać, jaśnie pani, że to ja piłem. No więc, gdzie może być hrabia? Gdzie może być? Proszę mi wybaczyć, pani hrabino, ale nie wiem. Zniknął bez śladu. Zniknął, powiadasz. Tak, wszyscy jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni. A wiesz, co się robi, jak ginie człowiek? Nie. Jak znika? No, idzie się na policję. Tak. Czy Franz meldował w policji? Tak. W policji? W policji, no, jeszcze... No właśnie. Widzę, że to ja muszę zameldować. Tak. Zrobię to natychmiast. Natychmiast, tak. Co? Ja się źle wyraziłem. Jaśnie, pani hrabino. Pan hrabia chyba nie zniknął, tylko wyjechał na spacer. Wyszedł gdzieś. Wyszedł więc, czy wyjechał? Niech się Franz zdecyduje. Wyjechał i wyszedł.
wyszedł i wyjechał. I przed 12? Tak. Przecież hrabia nie wstaje przed południem. Nie, tak. A może jest w sypialni, tylko nikt tam nie zajrzał? Może nawet umarł? O. No tak. Teraz niech Franz mówi prawdę. Bo może rzeczywiście trzeba zgłosić na policję. Na policję? Pan hrabia nie czuł się dzisiaj najlepiej. Właśnie chciał mu naczyć plecy kwasem mrówkowym. Bo on wszystko z człowieka wyciąga. Gdy pan hrabia powiedział, że to jest, za pozwoleniem pani hrabiny, świństwo. Kwas mrówkowy? Nie, jaśnie pani hrabino, nalewka z pokrzyw. Z bardzo młodych, majowych pokrzyw. Pan hrabia powiedział, że nie będzie jej pił. A powinien, bo pokrzywy zbierane w maju... Franz chyba bredzi. Albo chciał otruć swego pana. Ja? Proszę mi natychmiast powiedzieć, gdzie on jest. No? Nie jestem w stanie spełnić życzenia pani hrabiny. Bardzo mi przykro. Będzie Francowi jeszcze gorzej, kiedy opowiem hrabiemu, co Franc tu wygadywał. Tak. Jutro przyjdę znowu. Tak. Zapraszamy. Kompletny idiota. Nalewka z młodych mrówek. Depesza z Marią Pola. Jesteśmy zaproszeni na wesele pana Żążowskiego. Jesteśmy to? Tak. To znaczy, że... Franc. To znaczy, że mnie też zapraszają. No tak. Jeżeli tak, to pakujemy się, Franc. No tak. I już nas tu nie ma. Nie widziałem pani tak uśmiechniętej. Cieszy mnie szczęście brata. A pani własne? Jestem szczęśliwa. Tą chwilą. Wacławie. Zatańczmy raz jeszcze. Jadwigo, Jadziu. Chodźmy, musimy porozmawiać. To, co powiedziałaś? Powiedziałam, że to była chwila. I ona musi mi wystarczyć. Nie, tak nie wolno. Niech pani spojrzy na mnie. Spójrz na mnie i powiedz tylko jedno słowo. Jedno słowo. Wyjedź, Wacławie. Wyjedź jutro. Już nie wracaj. Ostrzegałem pana, a teraz zabiję. A jeśli będzie inaczej? Jestem do pańskiej dyspozycji. Nowożeńcy osiądą w Olszancy. Tak. Będzie mi ciężko bez Janka. Ale mam nadzieję, że mój wnuk zjedzie wreszcie do Marian Pola. Przecież dziedziczy po mnie. Nie widziałeś, babciu, pana Adama? W karnecie wpisałam go do Poloneza, a on gdzieś zniknął. I tak z tobą nie zatańczy. Raz przecież musi. Wpisz lepiej hrabiego. Tańczy doskonale. Nawet Oberka się już nauczył. Nasza krew się odezwała. Ale gdzież Wacio? Jego także nie widzę. Przepraszam.
Czyżbyś szukała pana hrabiego? Niedawno widziałam go tu. Z twoim narzeczonym. Na szczęśliwych nie wyglądali. Trzeba było to przewidzieć, Jadwisiu. Jeśli chcesz posłuchać rady doświadczonej kobiety... Przepraszam. Coś się stało? Pan Głębocki i hrabia gdzieś zniknęli. Nabij. Przesuń dalej, pod ścianę. Ładuj. Bierz karty. A zwinny. Jaśnie panie, ja mam dzieci. Troje. Wyżej kartę i nie trzęś się. Wyżej kartę! Ładny. As czerwienny. Jaśnie panienka z Mariampola jedzie. Proszę. Gdzie jest hrabia? Zabieraj się. Opuściła pani wesele brata, żeby o to zapytać? Boi się pani o tego filcyka? Boję się o was obu. Nie dopuszczę do żadnego głupstwa. A ja nie dopuszczę, żeby jakiś przybłęda uwodził mi narzeczoną. Ja nie jestem do uwiedzenia, mój panie. Jak pan mógł być moim narzeczonym, nie będąc tego pewny? Przepraszam. Ale dopóki on się tutaj... Dość, panie Adamie. Nie pozwolę się obrażać. Dotrzymałabym panu wiary, gdyby tu się zjawiło 10 takich jak on. I wyjdę za pana, jeżeli... Jeżeli? Jeżeli zaniecha pan swoich zamiarów. Policki w imieniu hrabiego ma spotkać pańskich sekundantów. Ostrzegałem go. A jutro będę się z nim strzelał. Nie. Wiem, jakim pan jest strzelcem. Boi się pani o tego hulakę. Tak. Nie chcę dopuścić do zabójstwa. Los zdecyduje, kto strzeli pierwszy. Gdzie jest hrabia? Tego nie mogę pani powiedzieć. W każdym razie stawi się na miejscu. Kiedy i gdzie? O tym także pani się nie dowie. Jako swemu narzeczonemu zakazuję panu brania udziału w tym pojedynku. A jeśli nie posłucham? Zwrócimy sobie słowo. To się już stało. Pani kocha hrabiego. Niech pan oszczędzi hrabiego. Proszę. Nie mogę. Czy panom znane są warunki, na których odbędzie się walka? Tak. Tak. Panie hrabio? Do pałacu. Na rozstajnych skręcaj w prawo. Hrabia teraz będzie spał, więc i ja się położę. Proszę tylko zostawić kogoś ze służby. Ja zostanę. Doskonale. Gdyby się zbudził, proszę koniecznie zaraz mnie zawiadomić. Dobrze. Powrócił do rodzinnego gniazda i omal nie stracił życia.
pójdę już, przyjechała pani Mielżyńska. Chcę się przecież wywiedzieć, co się właściwie u nas stało. Cieszę się, że się widzę, Jadwiniu. Babcia czeka na panią. Wiem, ale ja także chciałam porozmawiać z panią. Bo mi cię żal, moje drogie dziecko. Wahałam się, czy ci to powiedzieć, ale kiedy dowiedziałam się o tym pojedynku... Posłuchaj, w ubiegłym sezonie byłam w Sopot. I widziałam tam hrabiego. A raczej widywałam go codziennie w towarzystwie pewnej mężatki. Admirałowej Aurory Karolat. Mieszkali razem w jednym hotelu. Uwaga. Teraz już wiem, dlaczego wybraliście panowie to miejsce. Czy wy się nigdy nie ustatkujecie? Nigdy. Wyobraźcie sobie, że wasz przyjaciel zanudza mnie codziennie swoimi wyznaniami. A ja mu codziennie odpowiadam, że jestem mężatką. Aha, czy otrzymaliście jakieś wiadomości od tego łotra Wenzla? Niestety, nie. Ale mamy adres, możemy do niego napisać. To byłoby zbyt proste. Mam lepszy pomysł. Panowie nie siadają? Widzisz, Franz? Miałbym do ciebie pewną prośbę. Tak, jaśnie, panie. Natury osobistej. Tak. Słucham. Daj cygaro. Przykro mi, panie hrabio. Lekarz wyraźnie zabronił nam palenia. Nie możemy palić, póki rana jest świeża. W takim razie ty nie pal błaźnie, ale mnie natychmiast daj cygaro. Ogień! Wyrzuć szybko. Oh my God. Jak się pan dziś czuje? Dziękuję. Chyba dobrze. Chyba? To znaczy nie najlepiej, tak? Proszę zostawić ten fotel, Franciszku. Stał zupełnie dobrze. Właśnie, Franz, co ty wyprawiasz? Tak, jaśnie, pani. Przepraszam. Czy jestem jeszcze panu potrzebny? Nie, nie. Możesz odejść. Weź to. Franciszek okulał? Co się stało? On ma czasem takie bolesne skurcze mięśni. Ale to przechodzi. Tak nie można, panie hrabio. Niech Franciszka zbada lekarz. Słyszałeś? Masz pójść do lekarza. Tak, tak. Tak, panie hrabio. Musi go bardzo boleć, bo tę nogę ma zupełnie sztywną. Pani współczuje całemu światu. I tylko ja jestem pani obojętny. Znowu pan zaczyna. Nie będę brał lekarstw. Dopóki nie dowiem się, dlaczego mnie pani dręczy. Dręczy? Czym? Twarzą bez uśmiechu. Obojętnością. Dlaczego? Zdawało mi się, że już pozyskałem cień pani życzliwości przed tym
nieszczęsnym pojedynkiem. A kiedy wróciłem z zaświatów, ujrzałem twarz pani jak teraz, kamienną. Czym zawiniłem? Proszę odpowiedzieć. Zaraz po pańskiej operacji była tu pani Mielżyńska. Opowiadała o swoim pobycie w Sopocie i o osobach, które tam spotkała. Szczególnie o pewnej zamężnej hrabinie z Berlina i towarzyszącym jej mężczyźnie. Mieszkali razem w jednym hotelu. Czy mam mówić dalej? A teraz dostałam list. Geehrte Frau. O względy i miłość pani stara się hrabia Kreudülmen. Jeżeli mówi, że jest wolny, to kłamie. Co za brednie? Kto pisał ten list? Dowie się pan. Proszę zapytać, kim on jest dla mnie i kim ja dla niego. I dowiedz się pani, że go nikomu nie oddam. Dotąd wybaczałam mu przelotne miłostki, lecz jednak wiem, że sprawa jest poważna. Dlatego piszę do pani. Nie pozwolę, żeby z inną był szczęśliwy. Jest bowiem mój i tylko mój. Aurora von Karolat. To wyjątkowo podłe. Jak mogła? A jak pan mógł? Jak pan mógł po tym, co mi pan powiedział, pojechać do Berlina i spotkać się z tą kobietą? Dlaczego pan milczy? Wyjechałem z Mariampola odtrącony. Chciałem zapomnieć. U boku pani Aurory. Ale po Kuligu, po naszej rozmowie, która dała mi iskrę nadziei, nie spotkałem się już z nią. Chcę należeć tylko do pani. Ilu kobietom pan już to mówił? Proszę o lekarstwo. Jeżeli pani uśmiechnie się raz jeszcze, ta mikstura nie będzie już potrzebna. Proszę to wypić. Pani? Co was sprowadza aż tutaj? Troska o ciebie, mój drogi. Słyszeliśmy, że zostałeś ciężko ranny. Ale jak widzę... Pani pozwoli, że przedstawię jej moich przyjaciół. Panowie von Blankenheim i von Schenich. Panowie przyjechali z własnej woli, czy też z czyjegoś polecenia? Ciotka naszego przyjaciela, pani Dorota von Eschenbach, jest bardzo niespokojna o niego. Czy nie dostała mojego listu? Nie, dostała. Ale znasz przecież swoją ciotkę. Znam. Nie opowiadałem pani jeszcze o mojej ciotce Dorocie, bo to zupełnie odrębny rozdział. Może dopiłbym teraz lekarstwo? Aurora. Proszę pić powoli. Aurora jest tutaj. Lekarze, szybko lekarze. Już biegnę. Aurora kazała mi ciebie stąd zabrać. Czeka w mieście. Powiedziała, że jeżeli za godzinę nie zjawimy się z tobą, sama się tutaj stawi. Puszczaj boli! Powiedziała, że woli mieć ciebie martwego, niż oddać innej. Chodź! Ty byście oszaleli? Nastraszyliśmy cię, co? Zdaje się, że moja interwencja niepotrzebna. Przepraszam bardzo, panie doktorze.
Panie hrabio, czekamy z kolacją. Już idę. Czy zauważyłeś, Herbercie, jaką troskliwą opieką otoczono tutaj Węcla? Czy jesteście już zaręczeni? Niestety nie. Dlaczego? W Berlinie jest to panien z najlepszych domów. Jadwiga chciałoby... dowiedziała się o mnie i o tej idiotce Aurorze. A poza tym ona ciągle widzi we mnie Niemca. Ciekawy jestem, co powiedziałaby o mnie. Blankenheimowie żenili się z Włoszkami, Francuzkami, Holenderkami, więc pruskiej krwi pewnie już we mnie nie ma. Do diabła z przesądami. Tutaj to nie jest przesąd. W Wielkopolsce jesteśmy zaborcami, a raczej jesteście zaborcami. Dlatego moja babka nie siedzi z wami przy tym stole. Bardzo się zmieniłeś, Wenzel. To prawda. Zobaczyłem rzeczy z innej strony. Czy to znaczy, że kiedy ożenisz się z panną... Szostkowskie... Nie zamieszkacie razem w Berlinie? Obyś był dobrym prorokiem. Jeżeli tak się stanie, zostaniemy tu na pewno. I to z tych dziwacznych powodów? Nie są one takie dziwaczne, Paul. To piękny kraj i wspaniali ludzie. I nie będzie ci brak Berlina? Naszych wesołych... kolacyjek. Rity, Elizy, Charlotte. Nie będzie ta, to będzie inna. Jednak wszystkie panny są. Różnica jest właściwie płynna pomiędzy tamtą, tą, a tą. Dajcie spokój, dajcie spokój. Nie, on jest naprawdę zakochany. A to groźna choroba. Atakuje korę mózgową. I nawet wąsy. Nie, straciliśmy przyjaciela. No to napijmy się na pożegnanie. A jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, zanudź mi swoją pieśń. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, chwilę szczęścia i radość. Nie chciałabym przeszkadzać, ale Franciszek spakował już rzeczy pana hrabiego. Konie czekają. Moje rzeczy? Konie? Pani wyrzuca nas z Mariampola? Sądziłam, że przyjaciele przyjechali pana zabrać. Dlaczego pani tak sądziła? Bo pan należy do innego świata. Nigdzie się stąd nie ruszę. Lekarz mi nie pozwoli. Jestem jeszcze bardzo osłabiony, a poza tym mam takie... Jakie? Lekarz mówi, że jest pan prawie zdrowy. Prawie? W każdym razie nie na tyle, żebym mógł... odbywać jakieś podróże. I muszę dokończyć to lekarstwo. Sama tak pani mówiła. A potem? A potem oświadczę się pani. To niech pan zrobi to od razu przy świadkach. Słucham. On jest bardzo nieśmiały. I dotąd tego nie robił. Ręczę honorem. Musimy mu dodać odwagi. Jadwigo, czy zechce pani zostać moją żoną? Pozwoli pan, że się zastanowię. Zakochał się w pięknej panience.